szef Citigroup w 2008 roku, po tym jak kryzys już się rozlał, to powiedział, my wszyscy wiedzieliśmy, że kierujemy się w stronę przepaści. Chodziło o ten subprime crisis. Ale dopóki muzyka grała, trzeba było tańczyć. Bo jakbyśmy nie tańczyli, to zostalibyśmy stratowani. Innego rodzaju filozofia działania. Stąd też jest rzeczywiście różnica między być moralnym, być uczciwym, a żeby się opłacało być uczciwym. Myślę, że w ekonomii, oczywiście nie rezygnując z tego, żeby mówić ludziom, co jest uczciwe, a co nie, ale jednak trzeba ludziom pomagać w tym, żeby być uczciwym, i odpowiednie regulacje bardzo się przydają. Czy postępowanie liderów grupy G20 na spotkaniu w Pittsburghu w roku 2008 było, już pan nie mówi, słuszne, czy było moralne, kiedy po pierwsze zdecydowano obniżyć stopy procentowe do zera praktycznie, uruchomiono wielkie dotacje dla firm, które same w gruncie rzeczy ten kryzys wywołały, chociaż one same twierdzą, że one same bez pomocy państwa by tego nie zrobiły. Czy to było słuszne, po pierwsze, i czy to było moralne? Następne pytanie. No więc tak. Ja muszę powiedzieć, że taką rozmowę sobie przypominam z bardzo już dzisiaj wiekowym ekonomistą Alanem Meltzerem, z którym kiedyś... To jest taki człowiek, który stworzył pojęcie monetaryzmu. Nie Friedman mówił o monetaryzmie pierwszy, tylko Alan Meltzer. Taki monetarysta, można powiedzieć, taki dzisiaj to już jest właściwie ostatni, który przeżył. Nikt się dzisiaj w świecie nie określa jako monetarysta. To tylko w Polsce, ponieważ my jesteśmy generalnie prowincją, to uważamy, że są albo monetaryści, albo keynesiści. To nieprawda, nie ma już monetarystów na świecie. Ostatnim jest Alan Meltzer. Otóż Alan Meltzer powiedział mi, nie, pan mówi, trzeba było pozwolić temu AIG, czyli American Insurance Group, to była druga w kolejności, bo Lehman Brothers, firma, która miała upaść. Trzeba było upaść, no to niech to upadło. No co by było? No oczywiście, że no tak, prawdopodobnie upadłoby wiele innych firm. A ja bym dodał, a czy, panie profesorze, nie uważa pan, że wszystkie dzisiejsze, znaczniejsze firmy finansowe przestałyby istnieć? A może, ale to byśmy jakoś to przeżyli. A no właśnie. Tylko ten meltdown byłby tak okrutny, że być może poważniejszy niż w okresie Wielkiej Depresji. To byłoby moralne? Doprowadzić do takiego cierpienia milionów ludzi, utraty pracy? To było moralne? Nie wiemy, co by nastąpiło. Uważam, że tak naprawdę wtedy na tym spotkaniu w Pittsburghu popełniono jeden błąd, albo o jeden krok za daleko. Nawiasem mówiąc, AIG wszystkie swoje długi spłacił. Państwo nie straciło tam ani grosza, czyli podatnik amerykański. Otóż powiedziano tam jeszcze coś więcej. Mianowicie żadna systemowo ważna instytucja finansowa już nie upadnie. Znaczy nie dopuścimy do tego. My, przywódcy, nie dopuścimy do upadku żadnej systemowo ważnej instytucji. I to był ten krok za daleko. Być może wtedy było to potrzebne, ja nie wiem. Być może taka była sytuacja, taka atmosfera. Ale wiem, że wtedy na kołku zawieszono dyscyplinę rynkową. Kapitalizm został, jakby to powiedzieć, na chwilę wyłączony. Cała potem postępująca akcja re-regulacji i wzmacniania instytucji finansowych służy temu, żeby tamto jedno stwierdzenie odkręcić, żeby jednak można było dopuścić do upadku przykładowego jakiejś systemowo ważnej instytucji. No ale czy ja mogę wejść dzisiaj w buty tamtych właśnie ludzi z 2008 roku i powiedzieć, że oni
że bardziej niemoralne było rozdawnictwo pieniądza niż dopuszczenie do wielkiej, nieznanej nam w skali katastrofy gospodarczej? Nie wiem. To są te pytania, na które nie będziemy mieli nigdy odpowiedzi.